Naczelna Organizacja Techniczna w ramach podsumowania projektu Nowa Formuła Wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy zorganizowała targi pracy. Wśród odwiedzających stoiska potencjalnych pracodawców była także młodzież łomżyńskiego ekonomika. Spytaliśmy dyrektora szkoły Pawła Drożynera, czy wykształcenie kierunkowe może ułatwić poruszanie się na współczesnym rynku pracy. Wydaje się, że tak i nie. Tak, ponieważ jest to konkretne wykształcenie, są to konkretne umiejętności skierowane do konkretnego pracodawcy, czyli logistycy będą szukać pracy w firmach szeroko pojętych transportowych, handlowcy w szeroko pojętych firmach handlowych, ale również może to powodować pewne zawężenie poszukiwania ich pracy. Oczywiście są to na tyle pojemne zawody, że nawet przekwalifikowanie w formie kursowej pozwoli zwiększyć możliwości młodego człowieka na rynku pracy. Ale zależy nam również, żeby nasi uczniowie, a dzisiaj są to uczniowie i drugiej klasy liceum ogólnokształcącego, które funkcjonuje w łomżyńskim ekonomiku, i drugiej klasy technika handlowca, zobaczyli, jak wygląda rzeczywistość na rynku pracy w Łomży, w jaki sposób szuka się tej pracy i jakie projekty są skierowane do osób poszukujących pracy. A co w przypadku osób z wykształceniem ogólnym? Czy w przypadku znalezienia zatrudnienia mogą liczyć na pomoc w zdobyciu nowych umiejętności? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. My możemy oferować tutaj tak zwane umowy trójstronne, zawierane między pracodawcą, jednostką szkolącą, a Powiatowym Urzędem Pracy, który działa w imieniu starosty, i każda ze stron się dowiaduje i w ten sposób pozyskiwać ludzi, którzy są przeszkoleni, przekwalifikowani na potrzeb pracodawców, ale również mamy możliwość kształcenia osób wewnątrz zakładów pracy. Jeżeli pracodawca zatrudni osoby, które nie mają wystarczających kwalifikacji, może po sprawdzeniu ich, że z tych osób będą naprawdę pożyteczni pracownicy, może skorzystać z oferty Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który jest w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, złożyć wniosek i sam sobie znaleźć jednostkę szkolącą i szkolić wszystkich pracowników. Co prawda w tym roku jest to ograniczone wiekiem, bo mogą być szkolone osoby powyżej 45 roku życia. Także mamy możliwości i myślę, że takie wspólne projekty, które realizujemy tutaj, między innymi takiemu celowi służą.